Cześć kochani, z tej strony Faiza. Dzisiaj prezentuję się w stroju do tańca orientalnego i przeczytam Wam baśń Tysiąca jednej nocy pod tytułem Alibaba i 40 rozbójników. W pewnym mieście w Persji mieszkało dwóch braci. Nazywali się Kasim i Alibaba. Po tym jak zmarł ich ojciec, który nie był zamożny, niewiele zostawił im w spadku bracia, od małego musieli sami zarabiać na życie. Starszy z braci Kasim był bardzo chciwy i przebiegły. Nie ustawał w staraniach, aż ożenił się z piękną i przede wszystkim majętną kobietą, która miała kram na bazarze, co gwarantowało obojgu małżonkom wystarczające dochody i życie bez wyrzeczeń. Żona Kasima nazywała się Palmira. Młodszy z braci, Alibaba, był dobrym i pracowitym młodzieńcem, ubogim i mało ambitnym. Nie potrzebował wiele i nigdy nie użalał się nad swym losem. Jego żona, Fatima, prosta i szczera kobieta, urodziła mu dwóch synów. Alibaba był drwalem. Codziennie wstawał wcześnie rano i razem z trzema wołami udawał się w stronę lasu. Jako że ani bogactwo, ani ubóstwo nie trwają wiecznie, los chciał, by pewnego pięknego dnia życie Alibaby i jego brata, Kasima, całkowicie się odmieniło. Tego ranka Alibaba pracował w lesie. W pewnym momencie zauważył na drodze tuman kurzu i usłyszał odgłos wielu końskich kopyt. Jeźdźcy szybko zbliżali się w jego kierunku. Alibaba, obawiając się, że to zgraja rozbójników, ukrył swoje woły, a sam wspiął się na drzewo, aby przyjrzeć się wszystkiemu, pozostając niewidocznym. Nie mylił się, wyglądali na łotrów. Mieli długie brody i groźne oblicza. Policzył ich, było ich razem 40. Jeden zdawał się być hersztem. Zeszli z koni, wzięli wypchane sakwy i skierowali się w stronę bliskich skał. Przywódca bandy jako pierwszy zatrzymał się przed wyjątkowo gładkim kamieniem i powiedział: Sezamie, otwórz się! Zdziwiony Alibaba ujrzał, jak wielki głaz przesuwa się, niczym drzwi do tajemniczej świątyni, ukrytej we wnętrzu ziemi. Rozbójnicy, uginając się pod ciężarem wypchanych sakw, weszli do wnętrza jaskini, po czym ponownie dało się słyszeć rozkaz przywódcy. Sezamie, zamknij się! Głaz znowu przesunął się z głuchym stęknięciem. Alibaba siedział na drzewie, zmartwiał ze zgrozy. Był zdziwiony, ale i oburzony niegodziwością tych ludzi. Nie odważył się zejść na ziemię ze strachu, że bandyci wyjdą z jaskini i zobaczą go. Wydawali się zdolni do popełnienia każdego okrucieństwa bez najmniejszych skrupułów. Dobrze zrobił, nie ruszając się, gdyż niewiele później z sekretnej jaskini wyłoniło się 40 rozbójników, teraz z pustymi sakwami. Dosiedli koni i odjechali. Alibaba zszedł w końcu z drzewa i zbliżył się do wejścia do jaskini. Bał się, lecz górę brała ciekawość. Wreszcie odważył się i powiedział: Sezamie, otwórz się! Głaz przesunął się. Kiedy młody drwal znalazł się we wnętrzu jaskini, nie zapomniał wypowiedzieć magicznych słów zamykających wejście. Nie chciał, by ktoś go zaskoczył, kiedy będzie wewnątrz. Dostrzegł, że znajduje się na początku wąskiej, ciemnej galerii, która prowadzi do ogromnej sali oświetlonej od góry dzięki małym otworom w skałach powyżej. Uważnie przeszedł przez galerię. Kiedy zbliżył się do wejścia do sali, o mało nie zemdlał. Wielkie nieba! Krzyknął. Pomieszczenie lśniło blaskiem mnóstwa złotych monet, które niczym dywan okrywały ziemię. Stały tu niezliczone kufry pełne sztab złota, klejnotów i cennych kamieni. Oko cieszyły srebrne świeczniki, dzbanki i nieskończoność drogocennych, złotych przedmiotów. Wielkie nieba, powtórzył Alibaba, oślepiony blaskiem takiego bogactwa. Kiedy jego wzrok przywykł do blasku, Alibaba zaczął działać. Mojej rodzinie przyda się kilka monet, a ci złoczyńcy niczego nie zauważą. Poza tym, jak mówi przysłowie, to krada złodzieja zyskuje 100 lat odpustu.
powiedział sam do siebie, był w spokoju sumienia. Wyszedł z jaskini, opróżnił 3 worki z drewna, po czym wrócił do jaskini i wypełnił je po brzegi złotymi monetami. Na koniec załatował worki na woły. Zanim odjechał, zatarł ślady swojej obecności. Wreszcie stanął przed wejściem do jaskini i wypowiedział magiczne słowa: Sezamie, zamknij się. Następnie wrócił do domu, przepełniony radością, dziękując Bogu za swój los. Cały czas zastanawia się, czy aby to wszystko nie jest snem, z którego przyjdzie mu się w końcu obudzić. Kiedy dotarł do domu, od razu ukrył worki w pokoju bez okien i pobiegł opowiedzieć żonie o znalezisku. Fatima, kobieta wyjątkowo dobrze zorganizowana, ucieszyła się niezmiernie, lecz zaraz roztropnie dodała: Ale szczęście, musimy policzyć pieniądze i zaplanować wydatki. Możemy odnowić dom, który już prawie się wali. Musimy jednak być bardzo dyskretni, nie zwracać niczyjej uwagi. Co więcej, nie chcę, żebyś wracał do tej jaskini. To bardzo niebezpieczne. Mamy teraz wystarczającą ilość pieniędzy, aby wychować nasze dzieci, lecz nie przestaniemy pracować, ponieważ jesteśmy uczciwymi ludźmi, a lenistwo nie jest bardzo nudne. Alibaba całkowicie zgadzał się ze swoją żoną Fatimą. Powiedział: Dobrze, wykopię dół, w którym schowamy pieniądze. Tak, ale najpierw je zważymy. Pójdę więc do domu twego brata, aby pożyczyć dużą wagę, powiedziała Fatima. Palmira, żona Kasima, była bardzo ciekawska. Zdziwiła się, po co szwagierce duża waga. Wiedziała, że Alibaba i Fatima są bardzo biedni. Nigdy nie mieli nic do zważenia, zwłaszcza na dużej wadze. Posmarowała więc szalki wagi miodem, aby odkryć, co ważyli krewni. Kiedy prostoduszna Fatima zwróciła Palmirze wagę, nie zdawała sobie sprawy, że na klękającej się od miodu wadze została niewielka złota moneta. Palmira poinformowała chciwego Kasima o swoim odkryciu. Ten nie czekał ani chwili i pobiegł zaraz do domu Alibaby, aby pokazać sekret. Jednak zamiast okazać zadowolenie z zarobku brata, poczuł zazdrość. Skąd wziąłeś te pieniądze? Zapytał Kasim Alibabę, pokazując monetę znalezioną na szalce wagi. No powiedz, drogi bracie, rodzina nie powinna mieć przed sobą tajemnic. Alibaba wiedział, że jeśli chodzi o pieniądze, jego brat nie zostawi go w spokoju, więc nie miał innego wyjścia, jak wyjawić całą prawdę. Bez słowa rozgorączkowany Kasim wrócił do domu, oszalały z chciwości i pożądający ogromnych bogactw. Wyjawił żonie tajemnicę i tej samej nocy z 15 mułami wyruszył do jaskini, aby przywieźć skarby. Następnego ranka zamierzał tam wrócić z 30 wielbłądami. Kasim dotarł do wejścia do jaskini, uwiązał muły i wypowiedział magiczne zaklęcie. Głaz broniący wejścia do jaskini odsunął się. Kasim wszedł, po czym ponownie wypowiedział zaklęcie. Jaskinia zamknęła się. Kiedy jego oczy przyzwyczaiły się do ciemności, zapałem zabrał się za napełnianie worków. Po jakimś czasie przy wyjściu ze jaskini zgromadził mnóstwo worków wypełnionych monetami i klejnotami, lecz nieopisana chciwość zapanowała nad nim do tego stopnia, że zapomniał słów, które powinien wypowiedzieć, aby wyjść z jaskini. Jęczmieniu, otwórz się! Pszenico, otwórz się! Zdawało mu się, że była to nazwa jadalnej rośliny. Ale nie był już tego pewien, zwłaszcza teraz, kiedy puszczały mu nerwy. Ryżu, otwórz się! Bobie, otwórz się! Słoneczniku, otwórz się! Figo, otwórz się! Pistacja, otwórz się! Fasolo, otwórz się! Błagam, otwórz się! Mijały godziny, a Kasim nie mógł sobie przypomnieć, jak brzmiało zaklęcie. Zdesperowany rozpłakał się i upadł na stos monet. Jego los był przesądzony. Wkrótce jaskinia otworzyła się, lecz z zewnątrz. Do środka weszli rozbójnicy, w rękach mieli sztylety. Zobaczyli bowiem muły intruza. Kasim próbował ukryć się wśród monet. Wszystko na nic. Rozbójnicy prędko znaleźli go. Zasztyletowali bez litości i porzucili martwego w kącie. Następnie opróżnili sakwy, przywieźli nowe łupy i oddalili się. Nie zauważyli braku monet, które poprzedniego dnia zabrał Alibaba.
tym samym czasie w mieście Palmira bardzo martwiła się długą nieobecnością Kasima. Udała się do Ali Baby. Rzeczywiście to dziwne, że tak długo nie wraca, odparł zmartwiony Ali Baba. Bał się, że stało się najgorsze. Pójdę i sprawdzę. Udał się do jaskini. Przy wejściu dostrzegł ślady końskich kopyt i wtedy zdał sobie sprawę ze smutnego losu, który spotkał jego brata. Rozbójnicy schwytali go na gorącym uczynku. Ali Baba przeszukał jaskinię i znalazł ciało martwego brata. Wziął je w ramiona i rozpłakał się. Ponieważ bał się, że rozbójnicy prędko wrócą, umieścił ciało Kasima w worku, po czym pospiesznie załadował worek na grzbiet osła. Chciał godnie pochować ciało brata, bo każdy człowiek na to zasługuje. Wszyscy, Palmira, Fatima, dzieci Ali Baby oraz jego wierna niewolnica Morgana, zajęli się przygotowaniem pochówku, jak gdyby Kasim zmarł śmiercią naturalną na skutek nieoczekiwanej choroby. W ten sposób żaden z sąsiadów i znajomych nie domyślił się niczego. Ali Baba i jego rodzina byli bardzo dyskretni, gdyż zdawali sobie sprawę, że prędzej czy później rozbójnicy odkryją zniknięcie ciała Kasima, a wtedy uświadomią sobie, że ktoś jeszcze zna ich sekret. Wiadomo było, w jaki sposób członkowie bandy rozprawiają się z tymi, którzy odkryli ich tajemnicę. Tak się stało. Przy kolejnej wizycie w jaskini rozbójnicy spostrzegli, że zwłoki Kasima zniknęły. Pospiesznie zabrali się na naradę. Ktoś obcy zna naszą tajemnicę, powiedział Herszt, najmądrzejszy ze wszystkich łotrów. Nie możemy na to pozwolić, to dla nas zbyt niebezpieczne. Ten ktoś może nie tylko zrabować nasze skarby, ale również donieść na nas władzę, a wtedy staniemy przed sądem. Tak, przytaknął rozświeczony zastępca Herszta, wyjątkowo okrutny. W najmniej oczekiwanym momencie mogliby nas wciągnąć w zasadzkę i skończylibyśmy na szubienicy, albo nasze głowy poturlałyby się na szafocie. Wszyscy rozbójnicy poczuli ciarki na plecach. Musimy znaleźć winnego i ukarać go, jego i całą rodzinę, w razie gdyby wieść się rozeszła. Zgłaszam się na ochotnika, aby pójść do miasta, powęszyć i odnaleźć wspólnika tego, który tu był, powiedział jeden z bardziej przebiegłych łotrów. Niech tak będzie. Zgodził się przywódca, a za nim reszta rozbójników. Przebiegły złoczyńca przebrał się za wędrowca, aby nie wzbudzać żadnych podejrzeń i udał się do miasta. Wypytywał tu i tam o tych, którzy niedawno zmarli. Pytał o ich wiek, zawód, rodzinę i dobytek, między innymi o mgły pozostawione przy wejściu do jaskini. Kiedy było to konieczne, rozdawał napiwki. Szybko doszedł do wniosku, że poszukiwanym zmarłym był Kasim, brat Ali Baby, drwala, który co ciekawe każdego dnia wyruszał do pracy w lesie w pobliżu jaskini. Detektyw bandyta udał się na ulicę, przy której mieszkał Ali Baba z rodziną, aby odnaleźć jego dom. Potem wrócił do swoich towarzyszy, aby poinformować ich o efektach dochodzenia. Dobra robota, pogratulował mu Herszt. Teraz posłuchajcie wszyscy, jaki jest plan. Przebiorę się za sprzedawcę oliwy i tej nocy udam się do miasta. Weźmiemy ze sobą dzban oliwy, aby nie budzić podejrzeń. Wy, uzbrojeni po zęby, ukryjecie się w pozostałych 39 pustych dzbanach. Poproszę tego całego Ali Babę o schronienie na jedną noc. O świcie, kiedy wszyscy będą spali, dam wam znak do ataku. Macie zaatakować cicho, lecz skutecznie. Nikt z rodziny nie może ujść z życiem. Zrozumiano? Tak, szefie, odpowiedzieli zbójnicy, ostrząc noże. Wszystko zostało zgodnie z planem obmyślonym przez przywódcę bandy. Ali Baba nie rozpoznał Herszta rozbójników, nie podejrzewał też niczego złego, kiedy przyzwoity sprzedawca oliwy poprosił go o przechowanie przez noc 40 dzbanów na dziedzińcu jego domu. Kolacja przebiegła miło, spokojnie i zgodnie z regułami arabskiej gościnności. Jedynie młoda i wierna niewolnica Morgana, która była niczym członek rodziny, dzięki swojej przezorności i wyjątkowej intuicji, którą posiadają niektóre kobiety w chwilach strachu i miłości, zdała sobie sprawę, że dzieje się coś dziwnego.
Nic nikomu nie mówiąc, stanęła na straży. Uważaj, Morgano, nie podoba mi się ten sprzedawca. Uważaj na niego, mówiła sama do siebie młoda kobieta, kiedy zdenerwowana chodziła po kuchni. Kiedy wszyscy biesiednicy udali się na spoczynek, młoda niewolnica, pod pretekstem nalania oliwy do jednej ze zgaszonych lamp, wyszła na dziedziniec, aby zbadać zawartość dzbanów. Kiedy podniosła wieko jednego z nich, usłyszała pytanie: czy już czas? Morgana zmartwiała, z trudem powstrzymała panikę. Nie, twój pan śpi, powiedziała i zamknęła z powrotem dzban. Morgana odkryła, że w każdym dzbanie, poza jednym, ukrywał się gotowy do ataku łotr. Każdemu powiedziała: wasz pan każe wam czekać. Następnie dyskretnie budziła kucharzy i opowiedziała mu całą straszliwą historię. Nie tracąc ani chwili, wstawili na ogień kocioł wody. Kiedy woda zawrzała, nalali ją do dużego dzbana, który ostrożnie przenieśli na dziedziniec. Tam niestrudzeni po cichu otwierali dzban za dzbanem, wlewając do środka wrzącą wodę. W ten sposób wszyscy rozbójnicy ugotowali się, zanim zdołali wypowiedzieć słowo lub wydać dźwięk, który mógł ostrzec pozostałych. Pójdźmy do kuchni, aby obmyślić ostatni akt tego krwawego przedstawienia, powiedziała Morgana do kucharza, kiedy skończyli nalewać wodę do ostatniego dzbana. Bardzo wcześnie rano przywódca bandy zszedł na dziedziniec, aby obudzić rozbójników i rozpocząć atak na rodzinę Ali Baby. Kiedy otworzył pierwszy dzban, na jego twarzy pojawiło się ogromne zdziwienie, a nozdrza podrażnił zapach sparzonego mięsa. Herszt bandy otworzy drugi dzban i trzeci, i dziesiąty, i dwudziesty. W końcu przywódca rozbójników pod wpływem uczuć, jakich nigdy wcześniej nie doświadczał, zajęczał na poły ze strachu, na poły z wściekłości. Potem przeskoczył mur ogradzający dziedziniec i zaczął uciekać. Nie zatrzymał się przez cały ranek. Czuł się jak ofiara koszmaru, z którego nie można się obudzić. Kiedy rano Ali Baba dowiedział się o wszystkim, rozpłakał się z wrażenia. Potem zakopał zwłoki rozbójników na dziedzińcu. Wreszcie objął mądrą i czujną Morganę, która zaryzykowała życie dla jego rodziny, i powiedział: droga Morgano, nigdy nie będę w stanie odwdzięczyć ci się tak, jak na to zasługujesz. Daję ci wolność i rękę mojego starszego syna. Kocham cię bardziej niż najdroższą z córek. Odbył się skromny, cichy ślub. Ali Baba i Fatima nie byli bowiem ludźmi, którzy zwykli byli zwracać na siebie uwagę czy marnować dary zesłane przez Najwyższego. Kilka miesięcy po tych emocjonujących wydarzeniach syn Ali Baby, który pracował jako handlarz na bazarze, zwrócił się do niego: ojcze, mam przyjaciela imieniem Husajn, który od niedawna ma kram na bazarze nieopodal mojego. Jest dla mnie bardzo dobry, nawet zaprosił mnie kilka razy na kolację. Chciałbym ci go przedstawić. Oczywiście, mój synu, ugościmy go najlepiej jak można. Powiedz Morganie, żeby godnie przygotowała się na podjęcie twego przyjaciela i przygotowała najsmaczniejsze potrawy. Goście zjedli obiad po deserze i herbacie. Niespodziewanie w pomieszczeniu, gdzie biesiadowiano, zjawiła się Morgana. Przebrana za tancerkę w bransoletach, na szynikach i jedwabnych szatach, z gracją zatańczyła najbardziej zadziwiające tańce, hipnotyzując obecnych swoim widokiem. Zebranych zachwycił taniec siedmiu welonów, taniec z chustą, taniec z laską i taniec księżyca. Pod koniec Morgana wygięła się i skręciła. Zdawało się, że prowadzona sekretną siłą dźwięków muzyki do tańca ze sztyletem. W kulminacyjnym momencie, niczym obłąkana, zbliżyła się nagle do gościa i zanim ktokolwiek był ją w stanie powstrzymać, zraniła go sztyletem w bok. Co ty zrobiłaś, Morgano? Przeraził się Ali Baba. Mój panie, ten człowiek to herszt rozbójników, fałszywy handlarz oliwą, który chciał nas pozabijać i uciekł, wspinając się na mur, odpowiedziała Morgana, kiedy złapała oddech. Nie rozpoznajesz go? Mimo że potrafi się mistrzowsko przebrać, bo rozpoznałam go. Kiedy tu przybył, moje serce zabiło jak szalone. Przyszedł po zemstę. Spójrz na nóż, który ukrywa w dłoni pomiędzy fałdami szaty. Był gotów użyć go przeciwko wam. Morgano, po raz kolejny uratowałaś nam życie. Ali Baba wpadł w podziw. Zaprowadźcie tego złoczyńcę przed sąd, rozkazał sługom.
Od tego momentu domownicy żyli już bez przeszkód, ciesząc się łaskawością losu. Radość zapanowała w domu Alibaby i jego dzieci, którym po latach ojciec zdradził tajemnicę jaskini i magicznych słów: Sezamie, otwórz się. Te słowa odmieniły jego życie. Alibaba ostrzegł swoje dzieci, by nie dały się zwieść chciwości i zwykłej miłości do bogactwa, które dopadły nieszczęsnego Kasima i 40 rozbójników. Tak jego brat, jak i rozbójnicy doczekali się smutnego życia.